2001. No to był Sylwester. Sylwester 2001. Kupę czasu temu. To by nie było użytkowane przez 20 lat, tak? Tak. To była gazeta z telewizorami z duchą. Tak? Gazetka z RTV AGD, no. Nieźle. Nieźle, nieźle. No. Dobra. Idziemy tam zobaczyć na klatkę? Idziemy na pierwszy obejść, co? No pewnie, a potem zobaczymy sobie tutaj. Wtedy zakończycie. Dobra. W razie czego będziemy z tym. Dobra. Nie wiem, idziemy tam zobaczyć, ale tam jest ryzyko, że będzie trójka, nie? No to najpierw tutaj. To pójdziemy tam, wszystko zobaczymy. Kurczę, no mamy jeszcze trochę czasu. W ogóle to jest fajny obiekt. Jest ciekawy obiekt. Zajebiście. Karta graficzna? Potrzebujesz nowej karty graficznej? Potrzebuję, tylko pytanie, czy taką. To jest zajebiste. Kurwa, tu normalnie będzie już sprzęt zachowany. Lecimy dalej. Pulmozbyt. Pulmozbyt Torun Holding. Nieźle. Kible. No, także widać, jak pozostaje, co pozostaje po Niemcach, a co pozostaje po Polakach. Tak, nie? Tak. Nie? Można sobie porównać. Zgnilizna, smród, kurcze i wszędzie woda, ty. Tak, no, wszędzie od pryski. I grzyb wszędzie. To jest to cała trwałość, nie? No zobacz, Filip, tutaj też masz przeciąg. No tak. A jebie, zachodzi grzybem, po prostu jest wilgoć. No też jest pofierane. I co z tego? Tu jakieś urządzenia są chyba wentylacyjne, tak? Na pewno. Tutaj też coś. O kurwa. Kotu, chodź tu. Wow. Jesteśmy, kurczę, w klubie. Ale to był taki pracowniczy chyba. Ale uwaga na czujki, nie? To po prostu jest tutaj pan zakolony, kurde. No. Woda się zbiera wszędzie. Niesamowite. Jesteśmy znowu na parterze. No to obok tego budynku przychodziliśmy właśnie tutaj. Tak, no to tak. To ja szarpałem za te drzwi. Tak. To ja te drzwi próbowałem otworzyć. Czyli on jest po prostu pomalowany od zewnątrz i tutaj zrobili klucz. Ale zobaczcie, jaka posadzka. To jest marmur przecież. Tak? Albo marmur jakiś. Ale zajebiste. Kasetonek odmienny. I wszędzie grzyb, kurwa. Tutaj wszędzie jest normalnie grzyb. No. Nieprzyjemnie tutaj jest. Spadamy, bo to trujące wszystko. Dobra, kacamy na górę, tak? No pewnie. Tu jeszcze ewentualnie można zobaczyć.
Ej, chodźcie tutaj. No kurwa, same niespodzianki tutaj są, no. Same niespodzianki. Magazyn. Magazyn części. To jest magazyn części. Już idę. Trochę, co? Fajowsko tu jest. Tam jakieś części leżą, jeszcze pozamykane w tych skrzyniach, tak. Idę do ciebie. Tu są części do maszyn. Stary, to wygląda na okrętowe. To jest niemieckie. To jest chyba... Patrz, to jest kurwa... Lieferant, kurwa. To są normalnie wałki do maszyn. Tak. Do przeniesienia napędu, kurczę. Niesamowite. Wiesz, że to jest hajs? No, ja wiem. Zostawiamy jako tu ciężarówkę tutaj. Załadunek pod urbańcami chuj. Tak. Jeszcze można zobaczyć ewentualnie, gdzie tutaj byśmy wyszli. Widzę. Dojdę do ciebie. No. Spokój. O kurde, stare gry? No nie pierdol. Colin McRae. Żołnierze Fortuny. O kurwa. Medal of Honor. Medal of Honor. To są bardzo stare gry. Kolekcja klasyki. Serdecznie polecam. Ale puste są, tak? Tak. Nieźle.
że świeci światełko. Co? Włącz. Włącz. No, jest światło. Voilà. Fiasko. Zobaczcie, światło włączyliśmy. Tu jest prąd normalnie doprowadzony nadal. A wiecie, jakie to straty powoduje, nie? Tak, no. Bo tu jest wilgoć i w ogóle. To kosztuje krocie coś takiego. No, to się ma pieniądze, nie? No słuchajcie, to są resztki po jakimś laboratorium normalnie. Tak. I to jest całkiem, kurczę, w jako takim stanie jeszcze. Szpital? Co? To jest szpital, kurwa, mordo. No, ewidentnie. Słuchajcie, a czy my już nie jesteśmy w tym wieżowcu przez przypadek? Tak, jesteśmy. Już jesteśmy, chyba. No właśnie. To był szpital, ewidentnie. Co, Natalia? Co tam ciekawego widzisz? No, są, nie? Są jaja. Pozostało tutaj co nieco. By tam były jakieś tabletki na sen, to też poproszę. Co, na sen wpierdalasz? Na sen? Znaczy, gdybym znalazł, to bym wpierdalał. Gdyby mi ktoś zapisał, to bym się od razu dostał. Bo mi ktoś dał, to biorę. Ale specjalnie nie pójdę. Kurde, o ludzie, o mamma mia. Czyli to był po prostu szpital normalnie. Ale tu też żadnego kompleksowiczów nie było, stary, tutaj nikogo nie było, nie? No możliwe właśnie, tak. Pokaż, co masz ciekawego. No, kurwa, dużo. Zapisano. Proszę. To Niemiec. Bogdan Grabowski. Rodo i chuj, nie? No już muszę to wszystko zamazać na filmie. Tak, to jest czyste do wypisania. Mhm. Mam tutaj dużo kluczy. Dietman, kierownik sekcji BHP. Polmozby Toruń. 28 grudnia 81 roku. Grafiki? Polmozby. Zobaczcie, ile grafiki. Ubezpieczenia. Sprawozdania z zatrudnienia, meldunki miesięczne,
rozliczenia 1990 z kasą chorych. Ogólnie grubo, nie? To jest cała dokumentacja. Ja trzymam. Trzymam. Akta osobowa. Tutaj to ewidentnie była jakaś taka część biurowa. Chodźcie do góry, pójdziemy jeszcze zobaczyć, tam jest ile pięter. Kolka. To jest kolka. Albo jakieś, jakieś no, paski do... Artikulacją z papier. No. Das ist Deutsch, Kollege. Dobra, jest. Mam dużo klucze, jak coś, nie? Znalazłeś już? Mamy dużo kluczy. To też by była część biurowa wtedy. Albo część pielęgniarek. Albo socjalna. Dobra. Tam się cała. Beka, nie? No beka, beka. Ile? Windy. Ile? Ale wiecie co? My chyba się nie dostaliśmy na tą halę. Wiesz, Filip? My chyba na tą, do tej hali się nie dostaliśmy. A jeszcze? Jeszcze nie ma. Aż dobre. Dyskietka. Może do marszałkowski Nestle. Thank you.
Faktury? Coś? Czy to są dyskietki? Tak. Dyskietki. Nie. 2005 rok. Międzynarodowe Stowarzyszenie Biopaliw?